lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Witamy w Sunset Suite. Kiedyś ogromna fabryka garniturów, dziś niestety wielka ruina. Fabryka powstała w 1987 roku. Był to jej okres największej popularności, lecz dobra passa fabryki skończyła się w 2011 roku, kiedy fabryka popadła w długi. W 2019 roku, dokładnie 2 marca, doszło tutaj do pożaru, co zobaczymy pewnie w środku. Duża część garniturów, wyposażenia spłonęła, lecz mamy nadzieję, że coś tam się ostało i zdołamy wam pokazać. Tutaj uważaj, bo jest dziura zakryta tym tutaj jak widać jest logo. Tak, ktoś tutaj zabezpieczył, ale to dobrze. Dobrze, że zabezpieczyli, no, dobrze, żeby sobie nikt krzywdy nie zrobił. Tutaj widać szyld, tak. Widać, jakie piękne garnitury szyli. O, i na wejściu, jaki piękny okaz. Są i spodnie z metką. Nawet wieszak. Ktoś ładnie tutaj, ładniej to nam zostawił na wejściu. Nawet sceną. Zaczynamy od bramy wejściowej. Jak widzicie, tu pięknie, ładnie jest pomalowana, zamknięta, ale cicho. Dobrze, idziemy dalej. Po prawej, proszę Państwa, widzimy stróżówkę opuszczona. Jak widać, tutaj nie jest w najlepszym stanie. Nie będziemy się tam nad nią jakoś tam za bardzo rozczulać. Dokładnie, kolega zrobi jeszcze jakieś zdjęcia. No tak. Od pierwszego pomieszczenia. Gdzie jest stos papierów? Stos papierów, tak. Jest pełna dokumentacja, archiwum, zdrowotne pity, są i tonery nawet z drukarek. Faktury. Tutaj nawet możemy dojrzeć. Dziura. Logo. Ładny skrót. I deklarację studniówkową. Ale jest tych papierów naprawdę multum. Może to jakaś, może było to pomieszczenie jakiejś księgowości. Może było pomieszczenie do jakiejś księgowości. Okna jeszcze zostały, nikt nie zdołał ich wybić. O, elegancko chodzi, super. Co, a to już chyba nie. No tutaj pełno papierów jest pewnie przywiezionych, nie? Przywiezionych z zewnątrz, ktoś sobie tu śmietnisko zrobił, nie? Nawet widać, o. Kapci tutaj jest... Kapci nie zabrali! Mamy kolejne pomieszczenie. Kapcie pracowali. Ale zobacz, to jest... Skrzynka. Zobacz, to jest po prostu worki. Telekomunikacyjna jakoś. Ale nie wiem, to są worki, to jest z tej firmy, bo nie, że ludzie sobie przywożą, bo to jest są struktury, to nie jest raczej czyli nie trafiły do niszczarki, tylko trafiły do worków, które pewno miały być stąd wywiezione i w jakiś sposób dokumentacja miała zostać zniszczona. Dobrze, nie będziemy nagrywać. Mało informacji udało nam się zdobyć na temat tej firmy. Ty ludzie... No nie ma żadnych obszernych takich informacji, nie? Nie ma nic obszernego. Tutaj widać, o, z roletki. Włączymy czołówkę, żeby było lepiej widać. No
są kasy fiskalne. Tutaj jeszcze można by było coś wbić. O, tutaj jest subskrypcja, a tutaj łapka w górę. Także dziękujemy. O, zobacz, zobacz, mieli. Koszulę, krawat, muszka, kamizelka, garnitur, marynarka, pulloar, spodnie. No fajna ściągawka, nie? Dla kasjerów, byśmy mieli. Raczej było do guzików przypisane, no masz numerację, nie? Od 1 do 32. Więc tyle się na pewno udało wstukać w tej kasie. Bądź więcej, ale... O, jest i słuchawka. Dawaj, Dawid, odbierz telefon. Tam masz słuchawkę drugą. O. Już świeczkę. O. No jak tam, Dawidzie, jak tam spodnie? Schodzą już? Tak, spodnie już schodzą. Mamy zamówienie na 2 kamizelki i 2 garnitury. Da się załatwić, jak mi da pan 2 dni, to będzie gotowe. Dobrze, dobrze, do usłyszenia. Do widzenia. O, kolejna kasa fiskalna. No już mega zniszczona. O, ksera. Dziura po wentylacji, co? Jakieś albo klimatyzacji? Gdzie? Tu. Nie, tu był... ktoś rozwalił regic. No, rozwalił regic, a tam w środku jest wata, wata szklana, nie? O, i to, co musimy pokazać. W sumie, zawsze tak. Nie wiem, czy to jest smaczne. No, nie będziemy pokazywać zawartości, ile jakaś tam będzie, ale proszę bardzo. Jest pomieszczenie w dobrym stanie. Są pojemniczki. Takie echo się rozchodzi. Zobaczmy sobie z prawej strony. Także no cóż, idziemy. Ten obiekt po prawej stronie to jakaś chyba przynależność była do tych... do tej fabryki garniturów. Prawdopodobnie. Dużo informacji na ten temat nie ma. Coś mi się wydaje, że to może być jakiś magazyn albo coś w tym stylu, nie? No. Jest logo firmy na wejściu, więc na pewno ona przynależała do tego obiektu. Tak. Tutaj, jak widać, już zaczynają się wysypiska. Co, wchodzimy bokiem, dawaj. Pusto. No. No. Mhm. Jest tak logo tej firmy, mam przynajmniej. O, proszę. Nie wiem, czy tu wejdziemy. Dobra, spróbujemy. Okay. Nie, no jest, wiesz, można iść. Chyba jakiś kierowca też był, wiesz? Mhm. No. Mieliśmy lekki przypał z policją, ale jakoś się udało dogadać. Wyczaili nas. No, pozdrawiamy pana funkcjonariusza, który się nawet nie przedstawił. No, proszę bardzo. No, no mi się wydaje, że to jakiś taki... No, tam widzę tutaj jakieś krzesełka, coś. Albo jakiś magazyn, żeby trzymali. A może być? Zaczniemy sobie od tamtej hali, tego pomieszczenia. Nie, podłoga jest cała obita gumuleonem. Widać. Jeszcze się zachowała, jeszcze jest. No. No tam... W tamtej hali masz całe tego, całą kupę krzeseł rozwalonych. No. Dobra, czyli na razie
propozycja, iż mógł być to magazyn na garnitury, no to tak podlega trochę pod wątpliwość. Ze względu na ilość krzeseł, ilość wszystkiego tutaj. No. No. No ogólnie to też obiekt upadł głównie przez długi właścicielów. Także no, w późniejszych latach już się tak dobrze im nie powodziło. Jednak Chiny wygrały. Zaraz zobaczymy, czy to... Tutaj były kable. Tak jak Dawid lubisz, tu były kable nawet... Tak, kable? No, kable i zabrali. O, zabrali jednak. To była energetyczna jakaś skrzynka. No tak, no, typycznie. Dość porządna. Dość porządna. Porządny. No kawał obiektu, nie? Kawał obiektu, coś to musiało zasilić. O, zobacz. O, jest sans. Propozycja plastikowej plomby. Plomby? Aha, zaraz pokażemy, bo są tu referentki i chcieli przejść pewno na takie plastikowe plomby. Plomby. Referentki to jeszcze stary typ plomby. Często stosowany w jakichś tam jednostkach wojskowych. Czekaj, zaraz tylko znajdę tą plombę. Gdzieś ją widziałem, albo ją znajdziemy, jak będziemy dalej szli. Dobrze, to ją w międzyczasie ją pokażemy. A co? Plombę, referentkę, nie? Jak posłużyło. A tutaj wchodzimy chyba do hali produkcyjnej. No, ewidentnie. I wracając do naszego początku, do roku 2019, w tym miejscu był pożar. Widać apteczka? Może być. Ale widać po tym suficie, że tutaj musiało się ładnie palić. A czym? O, zobacz, tam było centrum. Tam było źródło. Źródło ognia, źródło pożaru. Pełno dokumentów wszędzie. Dokumentacja nie została wywieziona. Została zniszczona, zabezpieczona. Patrząc na ten sufit, człowiek popada w lekką grozę. Co? Ale echo się niesie. Guziki? Tutaj. O, guziki. I to mogą być damskie, męskie. I tutaj mamy kolejną szpulę z miedzi. Wydaje mi się, że to z marynarek, nie? Bardziej takie, marynarek, tak, no. Bardziej tak jakby w damskich takich marynarkach były montowane. Ale zobacz, jaka tu jest ten. Zobacz, jaki tu jest stos tych guzików. No. Wygląda z daleka jak takie małe kamyczki, nie? Jest mega. Ponoć jeszcze parę lat temu, 5 lat temu, spokojnie można było tu wejść i zobaczyć zapakowane garnitury. I jeszcze można było je znaleźć. Pełno metek. Weź Dawid ten, ograj metkę. Metka z logiem firmy. Zobacz Dawid, tutaj pewno stały kiedyś same maszyny. Było pełno ludzi, która je obsługiwała, która szyła. Były tu szwaczki. I teraz zobacz, ten zakład dał pracę tak naprawdę nie jednej osobie. I teraz te osoby dowiadują się pewnego dnia, że jednak nie mają tej pracy, że straciły tą pracę. Pomyśl sobie, jak musiały się poczuć, co miały w głowie, jak miały się zachować i do kogo się zgłosić po to, aby te środki uzyskać. Co, pójdziemy na górę, zobaczymy, co jest na wyższym piętrze. Chyba, że jeszcze coś fajnego tutaj znajdziemy. Zobacz, tam jest chyba kolejna kasa. No kasa na pewno, co? Nie jest kompletna. O, i stare dyskietki, których teraz są już naprawdę rzadkością, nie? Teraz są naprawdę rzadkością. Taka dyskietka pomieściła niewiele,
tu jest jeszcze jedna. Ale jeżeli chodzi o zapis dokumentacji, to wystarczało. Dobra, chodźmy na górę. Logo firmy jest wprost na wejściu. Jest już po płakanym stanie. Się zachowało. Miał tej bardzo zmęczony. Pozostałości po tutejszych. Fajnie, jeszcze na znatnie wygląda. No dobra, dobra. Czekaj, rękawiczki. Dla bezpieczeństwa, ale te były. No niestety nie będziemy pokazywać zawartości, ponieważ może być różnie. Różnie. Masz kupę? Mhm. O, no się skleiło chyba. Co my tu mamy? Deklarację uczestnictwa. Nie będę nagrywał. O, kable też już pokradli. Lejsy. Zawartości nie będziemy pokazywać? Tak, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie w tym rzecz. No. Idziemy na górę zobaczyć. Jest jakieś ciekawsze miejsce i jest meldunek, nie? Dobra, na razie wiesz, cisza jest na radiu, więc... Dobra, ruszamy dalej na piętro, zobaczyć co tu się dzieje. Stąd fajnie widać obiekt cały, można uchwycić. Racławicka. Na pierwszym piętrze znaleźliśmy jakieś dokumenty. Te z firmy, która produkowała tutaj garnitury. Wymiary, to pewnie nawet wszystko na miarę, co było szyte. Fajnie, że takie rzeczy się takie ustały. Jeszcze się nam zachowały. Jakby ktoś chciał. Jeszcze można zamówić. Tylko podwykonawca się zmienia. Tak. Ładnie. Dobra, no to co? Chodź na górę! Po dachu niewiele zostało, w sumie nic. Jeszcze piękniejszy widok. O, teraz. Widziałeś? Tak, tak. Na nagrywanie, na wideo, na wideo. O! Jest. Dobra, wszystko widać. Fajnie, Seczęto, tak? Seczęto. O, teraz już się stracili. Ostrość. Skupiliśmy ostrość. Jest, dobra. Jest. Widać są cztery auta. To jest Nissan Almera. Pod firmą. Tylko ciekawe. Ciekawe, czy były one tutaj robione. To po prostu znalezisko z zewnątrz. Dobra, idźmy, chodźmy na górę. Pełno waty szklanej, trzeba uważać. Niestety pyli się mega. Zobacz, patrz to, Dawid, czekaj, podświetlę. Widziałeś kiedyś taką kasę fiskalną? Nie, takie stare to jeszcze nie widziałem. No. Wygląda trochę jak większy kalkulator, nie? No dosłownie. Większy kalkulator z możliwością wydruku. Ja się na kasach fiskalnych nie znam, ale no to jest. Ta jest taka bardziej tradycyjna, to jest nie? Chyba ale z początku firmy, co? Ale to może być firmy, początek firmy. 87. Tak? Nawet na. No może być, tak, może to być z lat 90, dlatego my tego nawet nie kojarzymy. No to już raczej jest ówczesna, czy ówczesna. A nawet. Tylko... No to już jest nowszy model, nie? Nowszy ten szarf jest nowszym modelem, ale widać nawet po plastiku jakiś się żółty zrobi, nie?
kilometr. Oj, to jest piękne. O, tutaj kolejne łazienki. No, nie będziemy zaglądać do środka, ale jest kloszt, jest wentylacja. Brakuje tylko... Brakuje tylko baterii. Tu jest wodzik? Tak? O! A widzisz, czyli tutaj... Tutaj były prysznice, czyli to... Nie, tam są toalety, a prysznic był tylko jeden. Zakłady są przecież prysznice. Podłoga o to świadczy? No, jest taka wykładzina typowa, nie? Może typowy biuro, jakiś pan prezes tu siedział. No, jakaś ważna osobistość. Chodźmy dalej. O, patrz na to. Dowód. Nie, no to jest znalezisko. Ciekawe, czy to jest... Jest, tak, jest z marką firmy. Ty zobacz, patrz, tu jeszcze nawet metr. Kolejka jest. Dzień dobry. Jan Mielonka, ja połupu łapy z zeszłego miesiąca. Tak. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. No powiem tak, no, biorę co dają. Wyjścia nie mam. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że się uda. Dobrze. Tym pozytywnym akcentem skończymy dzisiejszą wyprawę. Na razie. Na razie. Staję tu z tej strony, żeby ktoś tu świecił. I komu kurwa świecić? Sobie ci mi... O. No teraz, na pewno było tego... I teraz budzisz się któregoś ranka i dowiadujesz się, że... Nie masz tak naprawdę po co wstawać z rana. Jeszcze brakowało, żebyś powiedział, że ja po co żyć. No, dobra. Dzień dobry. Jan Mielonka, ja po zaległą wypłatę z zeszłego miesiąca. Aha, to Mielonka, tak? Nie, nie, trzeba inne nazwisko, kurwa, to nie może być tak. Nie, to jest za. No nie, 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 nie.